Zapraszamy na wykład O czym mówią geny, który wygłosi profesor Zofia Szwejkowska Kulińska z wydziału biologii UAM. Dzień dobry Państwu. Chciałabym przedstawić wykład Państwu dzisiaj zatytułowany O czym mówią geny. Proszę państwa, ze słowem gen, spotykamy się właściwie na co dzień. Mówimy moje geny, kiedy z dumą poglądamy na swoje dzieci. Z kolei gazety codzienne co informują nas o identyfikacji genów bądź grup genów odpowiedzialnych za różnego rodzaju schorzenia typu choroby nowotworowe, cukrzyca, schizofrenia. A firmy kosmetyczne w reklamach informują, że w ich kremach znajdują się produkty genów, które są odpowiedzialne za ujędrnianie i odmładzanie skóry. A więc słowo gen weszło do użytku codziennego. Gorzej, gdybyśmy mieli się zastanowić nad tym, czy wiemy, jak gen jest zbudowany, albo też, jakim językiem mówią geny. Innymi słowy, nie rozumiemy do końca tego języka, który przekłada funkcję danego genu, jego, jego zawartość, informację genetyczną na konkretną cechę danego organizmu. I temu będzie poświęcony dzisiejszy wykład. Zanim jednak będę mówiła o y, samej mowie genu, chciałabym Państwu uzmysłowić, jak niezwykle ważne są geny. I powiem to na przykładzie y, modelowego organizmu biologów molekularnych i genetyków, muszki owocowej. Muszkę tę znamy wszyscy znakomicie, bowiem to jest ta drobna muszka, która obsiada dojrzałe albo przejrzałe owoce, które przechowujemy w domu. I otóż u muszki tej występuje gen, który nazywa się e, fruitless. I gen ten jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie ze strony samca rytuału godowego. Otóż porównam Państwu teraz, jak wygląda e, rytuał godowy muszek zdrowych i muszek, w których gen fruitless uległ uszkodzeniu. Ten genfrutles, ja to nieco uogólnię, żeby było troszkę prościej, yy, znajduje się tylko u samców. I teraz popatrzmy, jak wygląda rytuał godowy yy, u muszek zdrowych. Otóż samiec, który podąża tutaj za samicą, rozpoznaje samicę, yy, trąca ją jednym z odnóży przed nich i wystawia w bok skrzydełko, które wprowadza w drgania o odpowiedniej częstotliwości i o odpowiednim okresie czasu trwania z chwilą kiedy muszka rozpozna i zaakceptuje samca jako samca własnego gatunku gody mogą trwać dalej. Ale popatrzmy co się dzieje, jeśli gen fruitless jest nieczynny. Wtedy samce przestają rozpoznawać samice. Samce, tutaj widzimy same samce na płytce Petriego, łączą się w takie długie szeregi, w takie wagoniki, jeden za drugim, wykonują pieśń godową, ale z uwagi na to, że nie potrafią rozpoznać samicy, nie dojdzie do kopulacji i nie zostawią po sobie potomstwa. Widzimy więc, jak głębokie może być, głęboka może być zmiana zachowania u zwierzęcia z powodu unieczynienia tylko jednego genu. Ale popatrzmy też, co się stanie, jeśli samicy wprowadzimy do y, jej informacji genetycznej gen fruitless, ale typ zdrowego genu fruitless, a więc takiego aktywnego. Widzimy tutaj dwie samice. Jedna samica, ta tutaj, yy, zawiera w swoim genomie gen fruitless i widać, że zachowuje się jak samiec. Jej rytuał godowy jest typowy dla samca. Wystawia w bok skrzydełko, chociaż samica najwyraźniej tej, tych zalotów nie akceptuje. A więc widzimy, że wprowadzanie jednego dodatkowego genu zupełnie zmienia zachowania również samicy. A popatrzmy, co się stanie, jeśli samicy wprowadzimy uszkodzony gen fruitless. Widzimy teraz znowu same samice na płytce Petriego i widzimy, że ustawiają się jedna za drugą w takie same wagoniki, e, ciągi, jakie widzieliśmy w przypadku e, samców, które miały uszkodzony gen fruitless i wykonują pieśń godową. A więc mam nadzieję, że widzimy wszyscy, jak drastyczne mogą być zmiany w zachowaniach wywołane unieczynieniem raptem jednego genu. Nośnikiem informacji genetycznej jest cząsteczka DNA. Cząsteczka DNA jest dwuniciowa. Każda z nici zbudowana jest z nukleotydów, które są połączone jeden za drugim. Tu widzimy jedną nić DNA, tu widzimy drugą nić DNA. Nukleotydy mamy cztery rodzaje, które oznaczamy skrótowo literami A, G, C i T. Z uwagi na swój nieco odmienny charakter chemiczny, nukleotydy te mogą specyficznie się rozpoznawać i tworzyć pary, jeśli znajdują się w dwóch, na przeciwnych, w dwóch przeciwnych pozycjach, w dwóch niciach. I tak, jeśli nukleotyd G występuje w tej nici, to naprzeciwko może on tworzyć parę tylko z nukleotydem C i odwrotnie, nukleotyd C może tworzyć parę tylko z nukleotydem G. Z kolei nukleotyd A może tworzyć parę tylko z nukleotydem T i odwrotnie, nukleotyd T może tworzyć parę tylko z nukleotydem A. Zatem jeśli w jednej nici nukleotydowej yy, DNA mamy sekwencję C, A, G, T, to w drugiej nici musi być, mówimy, komplementarna sekwencja, bo jest to zasada komplementarności G, T, C i A. Stąd też, ponieważ te wiązania stabilizują cząsteczkę DNA w formie dwuniciowej, mówimy o cząsteczce DNA, że jest dwuniciowa, a często używamy też określenia podwójna helisa, ponieważ, jak tutaj widać w dalszej części tego rysunku, te nici ze sobą splatają się. Proszę Państwa, całość informacji genetycznej zawarta jest w DNA. W niewyobrażalnie długich sekwencjach czterech nukleotydów, mówimy czterech liter kodu genetycznego A, G, C i T. I wyodrębnionymi jednostkami informacji genetycznej w DNA są właśnie geny, czyli geny to są po prostu odcinki DNA i geny te przede wszystkim kodują białka. Geny mogą być krótkie, przykładem może być gen kodujący insulinę, czyli białko, które jest odpowiedzialne za to, że glukoza jest wprowadzana z krwiobiegu do, naszych, do wnętrza naszych komórek i gen ten ma 4044 nukleotydy. Natomiast z rekordzistów, jak chodzi o długość genów, jest gen dystrofiny, białka wchodzącego w skład komórek mięśniowych. Uszkodzenia tego genu, a tym samym białka, Dystrofiny wywołują całą grupę chorób yy, określanych ogólnie mianem dystrofii mięśniowych. I otóż ten gen ma aż 2,7 miliona nukleotydów. Teraz na kolejnych trzech slajdach za chwilę pokażę Państwu ten krótki gen, gen insuliny, który ma 4044 nukleotyd. I widzimy tutaj sekwencję na jednym slajdzie. Widzimy sekwencję na drugim slajdzie już widzimy, że to są właściwie ciągi tych liter A, G, C i T w różnych kombinacjach i tak naprawdę nic tamto nie mówi. Także nie znamy klucza do rozszyfrowania informacji zawartej w sekwencji tych nukleotydów. Ale proszę zwrócić uwagę, że najkrótszy gen y, zajął mi aż trzy slajdy, żeby go zaprezentować. Skoro sekwencja ludzkiego genu dystrofiny ma aż 2,7 miliona nukleotydów, to zajęłoby mi przedstawienie tego genu 2,5 tysiąca slajdów. A inaczej to prokazując, gdybym zmieniała slajdy co jedną sekundę, całą sekwencję tego genu przedstawiałabym przez około 40 minut. Ale to jeszcze nic. Całość informacji genetycznej człowieka jest zawarta w 3,3 miliardach nukleotydów. Na te 3,3 miliarda nukleotydów przypada około 20 tysięcy genów kodujących białka. I teraz, gdybym zmieniała slajdy co jedną sekundę, całą sekwencję ludzkiego genomu pokazywałabym w ciągu 32 dni, a więc ponad miesiąc. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób daje wyobrażenie o ogromie informacji genetycznej e, zawartej w, na, w, w każdej komórce naszego organizmu. Ale nas tutaj dzisiaj interesuje odpowiedź na pytanie, w jaki sposób informacja zawarta w DNA przekłada się na budowę, funkcję i działanie organizmu. Odpowiedź na to pytanie, która została sformułowana ponad 50 lat temu, nazywa się ogólnie podstawowym dogmatem biologii molekularnej. Zanim go jednak wyjaśnię, chciałabym jeszcze tylko przypomnieć, że nieco uogólniając, każda komórka naszego ciała zbudowana jest jakby z dwóch przedziałów. Jeden przedział to jest jądro komórkowe, które jest otoczone tak zwaną otoczką jądrową, i na terenie jądra komórkowego znajduje się DNA, a więc geny znajdują się w jądrze. Teraz jądro znajduje się w cytoplazmie, a cytoplazma jest oddzielona od środowiska zewnętrznego błoną plazmatyczną. Teraz, żeby gen się wyraził, to cząsteczka DNA musi ulec transkrypcji, mówiąc po polsku przepisaniu. Na czym polega ten proces? Otóż jedna z nici DNA jest przepisywana przez białko, enzym, który nazywamy polimerazą RNA, bowiem ona polimeryzuje nukleotydy jeden za drugim i towarzyszą tej polimerazie RNA białka, które nazywamy czynnikami transkrypcyjnymi i przepisuje ona jedną z nici DNA na zasadzie komplementarności nukleotydów, o której mówiłam na początku wykładu, na cząsteczkę RNA. Możemy więc powiedzieć, że cząsteczka RNA jest kopią genu, a dodatkowo jest ruchomą kopią genu, bowiem RNA może wychodzić z, z jądra do cytoplazmy, a w cytoplazmie ta cząsteczka jest rozpoznawana przez takie gigantyczne maszyny znajdujące się w komórce w cytoplazmie, zwane rybosomami, i na tych rybosomach zachodzi drugi niezwykle ważny proces, który nazywamy translacją. I jest to proces tłumaczenia informacji zawartej w sekwencji nukleotydów na informację zawartą teraz w sekwencji aminokwasowej białka. Króciuteńko tylko przypomnę, że białka zbudowane są z aminokwasów połączonych jeden za drugim również w takie ciągi. O ile już nam w tej chwili się może wydawać, że proces transkrypcji, a więc przepisania informacji z DNA na RNA jest procesem stosunkowo prostym, o tyle proces tłumaczenia informacji z języka nukleotydowego na język aminokwasowy, a więc ta translacja odbywająca się na robosomach jest procesem trudnym i skomplikowanym. Na następnym teraz filmie chciałabym Państwu, Podsumować to, co powiedziałam na temat y, y, aktywacji genu, a więc y, transkrypcji i translacji. Widzimy tutaj cząsteczkę DNA, polimerazę RNA, która rozpoczęła transkrypcję genu. Tutaj widzimy ta żółta nić, to jest syntetyzowany RNA, ten śnieg, który widzimy, to są pojedyncze nukleotydy, które są wbudowywane do RNA. RNA jest gotowy, musi teraz opuścić jądro przez tak zwane kompleksy porów jądrowych i teraz w cytoplazmie musi zostać rozpoznany przez rybosomy, te wielkie maszyny, które będą Teraz tłumaczyły informację nukleotydową RNA na sekwencję aminokwasową białka. Te cząstki, które tutaj widzimy, to są cząstki przynoszące aminokwasy do rybosomu i za chwilę zobaczymy wynurzające się syntetyzowany, syntetyzowane białko na matrycy RNA. Proszę Państwa, jak zostaje przetłumaczony język nukleotydów na język aminokwasów? Również ponad 50 lat temu odkryto, że trzy nukleotydy, wtedy nazwano je kodonem, każda trójka nukleotydów, nazywa się teraz kodonem, określa je, je, ko, jeden aminokwas. I tak mamy tutaj kodon przykładowo ATG i on oznacza, że jest to aminokwas metionina. Natomiast e, inny kodon, inna trójka nukleotydów będzie oznaczała inny aminokwas. Cztery nukleotydy mamy w DNA, tyle samo mamy w RNA, dają umożliwość utworzenia 64, 4 do 3, różnych trójek. I na przykład mamy tutaj podane takie trójki AAG, albo ACA, albo TAA. Mamy ich 64 i te 64 kodony tworzą kod genetyczny. Poszczególne kodony oznaczają aminokwasy. Co możemy powiedzieć o kodzie genetycznym? Przede wszystkim wiemy już, że kod jest trójkowy, a więc poszczególne trójki nukleotydowe oznaczają poszczególne aminokwasy. Kod jest liniowy, bowiem jest to zapis w formie szeroko połączonych jeden za drugim nukleotydów. Dalej mówimy, że kod jest uniwersalny, co oznacza, że jest taki sam. W przypadku wirusów, które tu widzimy licznie atakują komórkę bakteryjną, taki sam w bakteriach, taki sam w roślinach i taki sam u zwierząt z człowiekiem włącznie. Jeśli kod genetyczny jest taki sam u bakterii, roślin i zwierząt, to oznacza, że musi być ewolucyjnie bardzo stary i najprawdopodobniej został ustalony, zanim doszło do rozejścia się <laughs> dróg głównych dróg ewolucyjnych prowadzących do dzisiejszych bakterii, roślin i zwierząt. Ale, proszę Państwa, jeżeli chcemy wiedzieć, w jaki sposób geny się wyrażają, musimy też nieco dokładniej zobaczyć, jak gen jest zbudowany. I zasadniczo to budowa genów u wszystkich organizmów jest taka sama. Przed genem znajduje się rejon, który określamy mianem promotora, albo rejonem promotorowym, i w tym obrębie łączy się z DNA polimeraza RNA, a więc ten enzym, który transkrybuje z DNA na RNA, jak i czynniki transkrypcyjne, które towarzyszą polimerazie RNA. Tuż za promotorem znajduje się tutaj rejon kodujący, a więc ten rejon, który będzie transkrybowany. Tutaj już mamy pokazaną kopię tego RNA po transkrypcji. I w obrębie tego RNA widzimy jeszcze miejsce zaznaczone start i stop, i to są miejsca rozpoczęcia i zakończenia translacji. Teraz jeżeli. Gen ma być aktywny i przed genem znajduje się promotor, to już też intuicyjnie domyślamy się, że budowa promotora, a więc sekwencja nukleotydowa promotora w DNA będzie kluczowa, aby właściwie e, związała się z, tym, z tą sekwencją polimeraza RNA i czynniki transkrypcyjne. Zobaczmy więc nieco dokładniej, jak zbudowany jest promotor. I otóż, jeśli tutaj mamy fragment DNA, który głównie obejmuje promotor. Tutaj mamy już rejon kodujący, który będzie ulegał transkrypcji. Plus jeden oznacza, że to będzie pierwszy nukleotyt RNA, a więc transkryptu. To tuż przed genem mamy tak zwany promotor podstawowy. Mówimy też często elementy podstawowe. Z tym promotorem podstawowym wiąże się polimeraza RNA i podstawowe czynniki transkrypcyjne. Ale nieco dalej za tym podstawowym promotorem znajdują się dodatkowe elementy promotorowe. One mogą być w rejonie do, do plus 1000 nukleotydów powyżej genów, ale mogą być nawet dalej, od, dalej oddalone od y, samej sekwencji genu i z tymi dodatkowymi elementami promotorowymi wiążą się dodatkowe czynniki transkrypcyjne. Jeśli teraz popatrzymy na kolejny rysunek, to widzimy już, że tutaj mamy cząsteczkę DNA zagiętą, tutaj mamy rejon, który ulega transkrypcji, tutaj mamy rejon podstawowego promotora, z którym wiąże się polimeraza RNA i podstawowe czynniki transkrypcyjne. Związanie się tej, tak mówimy też, podstawowej maszynerii transkrypcyjnej jest czynnikiem koniecznym, jest, przepraszam, jest koniecznym, ale niewystarczającym do tego, żeby zaszła wydajna transkrypcja. Aby transkrypcja była wydajna, potrzebny jest jeszcze, aby z dodatkowymi elementami promotorowymi połączyły się dodatkowe czynniki transkrypcyjne. Teraz te dodatkowe czynniki transkrypcyjne wiążą się z podstawową maszynerią transkrypcyjną, stymulując transkrypcję genu. Teraz, o ile te podstawowe elementy promotorowe przed genami kodującymi białka są zasadniczo takie same przed wszystkimi genami, o tyle dodatkowe elementy promotorowe są różne przed różnymi genami. A jeśli są różne elementy promotorowe przed różnymi genami, to możemy sobie wyobrazić, że różne dodatkowe czynniki transkrypcyjne będą rozpoznawały sekwencje tych różnych e, e, dodatkowych elementów promotorowych i będą się wiązały wybiórczo z, z jednymi elementami promotorowymi dodatkowymi, a z drugimi nie. I teraz. Gdybyśmy mieli porównać wszystkie komórki naszego ciała, to nieco też upraszczając, we wszystkich komórkach mamy ten sam DNA o tej samej sekwencji nukleotydowej, a więc nasz genom jest taki sam w każdej komórce. A więc w każdej komórce mamy te same geny, i przed różnymi grupami genów mamy te same różne dodatkowe elementy yy, promotorowe. A jednak komórka wątroby. Różni się wyglądem i funkcją od komórki trzustki, a ta z kolei różni się budową i funkcją od komórki nerwowej. Zatem muszą ulegać wyrażaniu się, ekspresji inne grupy genów w komórkach wątroby, w komórkach trzustki czy w komórkach tkanki nerwowej. Wykonano taki eksperyment, w którym przebadano wszystkie geny, które ulegają ekspresji w mózgu, w trzustce i w wątrobie. W sumie tych genów uległo ekspresji 16 084. Teraz, jeśli y, każdy y, grupy genów, które uległy ekspresji w mózgu, zaznaczymy jako koło, y, w wątrobie jako koło i w trzustce jako koło, to i teraz obszar, spróbujemy nałożyć na siebie te koła obszarami, które będą reprezentowały te geny, które ulegają Wspólnej ekspresji, czyli te geny, które ulegają ekspresji i w wątrobie, i w trzustce, i w mózgu, i ten rejon reprezentuje nam tutaj ten fragment, to okazuje się, że 7,5 tysiąca genów ulega ekspresji i w trzustce, i w wątrobie, i w mózgu. Najprawdopodobniej są to geny takiego podstawowych funkcji życiowych komórki, takich, które zapewniają, że komórka w ogóle może funkcjonować. Ale widzimy tutaj też obszary unikalne tylko takie, które reprezentują nam. Te geny, które ulegają ekspresji tylko w trzustce, mamy ich tutaj 994, tylko w wątrobie mamy ich 2054 i tylko w mózgu mamy ich 1737. A więc są mechanizmy, które pozwalają komórkom na specyficzną ekspresję genów w zależności od ich funkcji, od lokalizacji, od czasu rozwoju. Spróbujmy się teraz temu przyjrzeć, w jaki sposób może dochodzić do różnicowej ekspresji genów. A więc, takie, że pewne geny ulegają ekspresji w jednym typie komórek, a w drugim nie. I przedstawię to na przykładzie męskiego hormonu testosteronu, który jest produkowany przez pewną grupę komórek jąder i hormon ten jest odpowiedzialny za wykształcenie się męskich cech płciowych. Otóż testosteron jest wydzielany na zewnątrz przez komórki, które go produkują. I z uwagi na swój charakter chemiczny testosteron może swobodnie dyfundować, a więc przechodzić przez błony komórkowe. Jeśli tutaj mamy taki schematyczny obraz komórki. Tutaj mamy środowisko zewnętrzne komórki, tutaj mamy cytoplazmę oddzieloną błoną komórkową od środowiska zewnętrznego. Tu mamy otoczkę jądrową i tutaj mamy środek wnętrze jądra. To testosteron wnika swobodnie do cytoplazmy. Teraz, jeśli w cytoplazmie znajduje się receptor testosteronu, to jest białko, które tak nazywamy, receptor testosteronu, który ma zdolności do selektywnego i bardzo silnego wyłapywania testosteronu, jeśli wniknie przez błonę. Tworzy się kompleks. Testosteron, receptor testosteronu, i kompleks ten nieoczekiwanie nabywa zupełnie innych właściwości i może swobodnie przechodzić przez otoczkę jądrową do jądra. W jądrze ten kompleks jest, staje się czynnikiem transkrypcyjnym i wiąże się z dodatkowymi elementami promotorowymi, ale tylko tymi dodatkowymi elementami promotorowymi, które są przed wybranymi grupami, przed wybranymi genami, i które rozpoznaje jako czynnik transkrypcyjny. Następuje stymulacja transkrypcji właśnie tych genów, przed którymi się, dołączył się jeszcze ten czynnik transkrypcyjny. Powstaje grupa nowych mRNA, które następnie eksportowane są z jądra do cytoplazmy, a w cytoplazmie na rybosomach poddawane są procesowi translacji i powstaje nowe białko albo zupełnie nowa grupa białek. To, co jest ważne z tego przykładu, to to, że na obecność testosteronu odpowiedzą tylko te komórki, które zawierają receptor testosteronu. Jeśli receptora testosteronu w komórce nie ma, testosteron dla komórki jest niewidoczny. Testosteron możemy również postrzegać jako cząsteczkę sygnalizacyjną, która nam mówi, że coś musi się zmienić w komórce, skoro komórka reaguje i odpowiada na jego obecność. Ale testosteron może wnikać swobodnie przez Błonę komórkową, a co z cząsteczkami sygnalizacyjnymi, również hormonami niektórymi, które nie mogą przenikać swobodnie przez błonę komórkową. Otóż w, na, w błonie komórkowej tu mamy znowu taki przekrój jakby przez komórkę mamy obszar zewnętrzny, pozakomórkowy, mamy błonę komórkową, cytoplazmę, jądro, otoczkę jądrową i wnętrze jądra komórkowego. Jeśli pojawi się sygnał, na przykład insulina, hormon białkowy, który nie może wnikać swobodnie do komórki przez błonę komórkową. I teraz w błonie komórkowej znajdują się też takie białka, które nazywamy, receptorami, które nazywamy białkami receptorowymi. Te białka przechodzą w obie strony przez błonę. Jedną częścią wystają do obszaru pozakomórkowego, a drugą częścią w kierunku cytoplazmu. Jeżeli receptor ma, y, rozpoznaje specyficznie insulinę, to insulina zostaje przez niego wyłapana i silnie związana. To związanie tej cząsteczki sygnalizacyjnej spowoduje zmiany przestrzenne w, we, w cytoplazmatycznej części tego receptora. Ta zmiana zostanie zarejestrowana w komórce i przez dużą kaskadę przekaźników komórkowych zostanie przeniesiona do jądra, gdzie aktywowane zostaną wybrane czynniki transkrypcyjne, które zwiążą się z wybranymi dodatkowymi elementami promotorowymi i uruchomią do wybraną grupę genów. Tutaj na rysunku widzimy, i jeszcze dwa dodatkowe jakby rodzaje receptorów, które już sami widzimy nie pasują do insuliny, bowiem receptor do cząsteczki, którą wychwytuje, musi pasować jak klucz do zamka. Czyli te receptory czekają na inny sygnał, aby zostać uruchomione i inną sygnałą, kaskadą sygnalizacyjną będą zdolne do uruchomienia jeszcze innej grupy genów. Proszę Państwa, my dzisiaj jesteśmy na Etapie rozwoju biologii molekularnej, gdzie potrafimy analizować wszystkie geny danej komórki, wszystkie transkrypty danej komórki, wszystkie białka danej komórki, wszystkie metabolity danej komórki. Mówimy, że jesteśmy w tak zwanym wieku OMIK. I tak, genomika, to jest jakby też specjalizacja biologii molekularnej, która zajmuje się całościową, globalną analizą genomów różnych gatunków organizmów. Dalej transkryptomika. To jest globalna analiza z ekspresji genów na poziomie transkrypcji, a więc wszystkie, analizujemy wszystkie transkrypty danej komórki. Proteomika to z kolei globalna, globalna analiza jakościowa i ilościowa wszystkich białek komórki. Metabolomika. To globalna analiza wszystkich metabolitów komórki, no w tym wypadku wy, wyłączy wszystkiego DNA, RNA i białka. I na naszych oczach rodzi się interaktomika, a więc globalna analiza sieci oddziaływań białko-białko, białko RNA, białko DNA, białko inny metabolit. Aby jednak móc tego rodzaju badania omiczne wykonywać, potrzebujemy wysoko. Mm, przepustowej, wyrafinowanej aparatury, która jest zdolna równocześnie analizować tysiące genów, tysiące transkryptów, tysiące białek i tysiące metabolitów. Do tego też potrzebujemy narzędzi bioinformatycznych, które potrafią w, w racjonalnym czasie przeanalizować olbrzymie ilości danych generowanych przez tego rodzaju aparaturę. I jako przekład takiego, <coughs> takiego, takiej aparatury, która potrafi analizować szybko geny, przedstawię Państwu yy, yy, rozwój technik i aparatury dotyczącej sekwencjonowania DNA, a więc poznawania wszystkich genów. Jesteśmy w tej omice dotyczącej genów, genomiki. Genom człowieka został sekwencjonowany. Stało się to w 1990 roku. Projekt Hugo, Human Genome Project, i wyniki sekwencjonowania DNA zostały opublikowane w dwóch prestiżowych czasopismach, Science i Nature. I ludzki genom został wtedy sekwencjonowany klasycznymi, aczkolwiek zautomatyzowanymi metodami. Z tym, że sama technika sekwencjonowania została opracowana pod koniec lat 70. XX wieku. Projekt trwał 3, 10 lat i kosztował 3 miliardy dolarów, a w latach 2004-2010. Yy, ogłoszono yy, pojawienie się wysokoprzepustowych technik sekwencjonowania, tak zwanej drugiej generacji i one w zależności od tego, jaką technologię sekwencjonowania przyjmują, nazywają się Solexa 454, Solid. Sekwencjonowanie trwa kilka dni, kosztuje 60 tysięcy dolarów, sekwencjonowanie genomu człowieka i cena być może zejdzie do 1000 dolarów. Tutaj mamy przykłady właśnie, to jest taka płytka, którą się wkłada do sekwencjonowania, to są te aparaty. W czerwcu 2010 ogłoszono erę sekwencjonowania DNA technikami trzeciej generacji, polegającymi na sekwencjonowaniu pojedynczych cząsteczek DNA w czasie rzeczywistym. Ludzki genom jest sekwencjonowany w ciągu kilku minut, a planowany koszt wynosi 99 dolarów. Wygląda zatem na to, proszę państwa, że w niedługim czasie każdego z nas będzie stać na to, aby sekwencjonować i poznać swój genom. Pytanie jednak, czy będziemy umieli odczytać informację, która w naszym genomie jest zawarta? Proszę Państwa, jesteśmy nadal na drodze, w drodze do poznawania mechanizmów regulujących ekspresję genów. Bałabym się tutaj powiedzieć, że te mechanizmy rozumiemy już w całości. Raczej skłonna byłabym powiedzieć, że zaczynamy rozumieć mechanizmy kontrolujące regulację ekspresji genów. Mamy nowe narzędzia do analizy ekspresji genów. Mamy wysokoprzepustowe analizatory genów i białek, i mamy bioinformatykę. Nawiasem mówiąc, warto wspomnieć, że w tym roku Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął na makrokierunku nowy studia, nowy kierunek Bioinformatyka we współpracy z Politechniką Poznańską, na który serdecznie zapraszamy wszystkich entuzjastów badań, badań omicznych, a więc genomicznych, proteomicznych, metabolicznych i ewolucyjnych. Ale stół laboratoryjny jest nadal potrzebny do testowania i weryfikowania stawianych tez dotyczących regulacji wyrażania się genów. Bardzo często stawiamy pewne tezy po analizach wysokoprzepustowych i wracamy do stołu, aby te, analizy, aby te hipotezy przetestować. Jeżeli teraz się okaże, że znamy funkcję genu, a więc na jaką cechę on, ta funkcja się przekłada i rozumiemy, w jaki sposób ekspresja danego genu jest regulowana. To możemy starać się regulować ekspresję tego genu i uzyskiwać, i uzyskiwać różne natężenia danej cechy. I aby o tym, aby uzmysłowić Państwu, jak możemy tego dokonywać, przedstawię przykład badań przeprowadzanych przez naszą grupę na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Analizując zupełnie inne procesy, w roślinie modelowej Rzodkiewnik Pospolity. Odkryliśmy, że unieczynnienie pewnych genów powoduje, że roślina ta lepiej znosi niedobór wody. I tak macie tutaj Państwo przykład rośliny typu dzikiego, która jest od 10 dni niepodlewana, i widzimy, że roślina ta zwiędła. Tutaj mamy przykład dwóch roślin, której unieczyniliśmy jeden gen, i tutaj dwóch roślin, których, w których unieczyniliśmy drugi gen. I te rośliny również są niepodlewane od 10 dni i widzimy wyraźnie, że rośliny te znacznie lepiej znoszą niedobór wody. Postawiliśmy więc następujące pytanie: czy wyciszenie genów, które zaobserwowaliśmy, że mają taki efekt w roślinie modelowej, w ziemniaku? spowoduje zwiększoną tolerancję rośliny na stres suszy. I tutaj we współpracy z profesorem Waldemarem Marczewskim z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, oddział w Młochowie, jak i z grupą profesora Heniga, Jacka Heniga, z Instytutu Biochemii Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, postanowiliśmy przeprowadzić badania, które by nas zbliżyły do odpowiedzi na to pytanie. I wyszukaliśmy Test, odpowiedniki tych genów, które znaleźliśmy w roślinie modelowej w ziemniaku, i następnie unieczyniliśmy je i poddaliśmy testom. I tu widzimy wyniki takiego testu. Tutaj mamy rośliny wyjściowe ziemniaka, tu mamy rośliny z unieczynionym genem, ale rośliny te są hodowane w warunkach komfortowych. Rośliny są regularnie podlewane w szklarni. Ale teraz popatrzmy, co się stanie, jeśli rośliny przestaliśmy podlewać. Mamy rośliny, które nie podlewamy od 12 dni, tu mamy rośliny wyjściowe, w których wyraźnie widać już objawy więdnięcia, a w roślinach, w których mamy unieczyniony gen, rośliny te zdecydowanie lepiej znoszą niedobór wody. Widzimy więc tutaj na tym przykładzie, że znając funkcje genów, znając sposoby regulowania ekspresji genów, możemy to przekuwać teraz również na praktykę, stwarzając czy to sposoby terapii ratujących ludzkie zdrowie, jeśli by dotyczyło to, dotyczyło to ludzkich genów, a także uzyskiwania odmian roślin o lepszych parametrach użytkowych, jeśli chodzi o rolnictwo. Proszę Państwa, tych badań gdyby nie, nigdy by nie było, gdyby cała grupa wspaniałych uczonych, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj rozumiemy tyle, ile rozumiemy z funkcjonowania Genów. I chciałabym tak króciutko, na koniec wykładu, przedstawić taki pochód uczonych, którzy. Yy, dokonali olbrzymich odkryć w dziedzinie yy, yy, dziedziczenia genów i ekspresji genów. Chciałabym ten pochód rozpocząć od Grzegorza Mendla, yy, zakonnika, który w 1866 roku sformułował teorię biologicznego dziedziczenia. I otóż Grzegorz Mendel powiedział: informacja genetyczna jest zapisana w dyskretnych Nieciągłych, co znaczy czynnikach dzisiaj wiemy, że to są geny, które występują w parach i jeden element w parze pochodzi zawsze od jednego rodz z rodziców. Żeby to zrozumieć, muszę wybiec w przyszłość i pokazać Państwu teraz obraz wszystkich chromosomów człowieka. Chromosomy to są po prostu odcinki silnie skondensowanego DNA w naszych jądrach i u człowieka mamy 23. Pary chromosomów, tak zwanych autosomów, tutaj mamy 22 pary i jedną porę chromosomów płci. U mężczyzn mamy chromosom X i chromosom Y, a u kobiet mamy chromosom, dwa chromosomy X. I teraz, jeśli widzimy, że mamy dwa chromosomy, to musimy pamiętać, że jeden chromosom mamy od jednego rodzica, a drugi chromosom z tej samej pary mamy od drugiego rodzica. A więc, jeżeli teraz jeszcze raz przeczytamy to, co sformułował Grzegorz Mendel, że informacja genetyczna jest zapisana w dyskretnych, nieciągłych czynnikach, genach, które występują w parach. I jeden element w parze pochodzi od jednego rodziców, z rodziców. Kiedy on nie miał pojęcia jeszcze o DNA, nie miał pojęcia o genach i swoje analizy i wnioski wysnuwał na podstawie badań koloru kwiatków, groszku i, i kształtu nasion, trzeba stwierdzić, że e, jego kreatywność i inwencja w tworzeniu wspaniałych hipotez naukowych była ogromna. Proszę Państwa, kolejnym ważnym odkryciem w drodze do poznania regulacji ekspresji genów było odkrycie ogłoszone w 1869 roku przez Szwajcara, szwajcarskiego naukowca Friedricha Mischera. Mianowicie on wyizolował z jąder komórkowych białych krwinek kwasy nukleinowe. Nazwał je nukleiną. Nukleus po łacinie to znaczy jądro, a izolował je z jąder, stąd też kwasy te nazwą nukleiną. I zasugerował ich ważną funkcją dla komórki. Komórki te na były izolowane z bandaży nasiąkniętych krwią i ropą. Teraz, w 1900 roku, po raz drugi dochodzi do odkrycia praw Mendla Hugo de Vries Karl Korens i Erich von Tschermak niezależnie ponownie odkrywają i potwierdzają zasady dziedziczności Mendla. A więc 44 lata po Mendlu jeszcze raz odkrywamy te prawa. Mendel ogłosił swoje, swoje, swoją teorię dziedziczenia w małopoczytnym czasopiśmie nieprzeczytanym przez wielkich jemów współczesnych i badania te właściwie zostały zapomniane. Dopiero musiało upłynąć 44 lata, aby móc odkryć, że to... Że prawa dziedzic dziedziczenia tak naprawdę zostały odkryte znacznie wcześniej. Teraz, w latach 1910-1913, Tomasz Morgan, również wielki uczony, ogłasza chromosomową teorię dziedziczenia i mówi, że geny są jednostkami materialnymi i znajdują się w chromosomach. Chromosomy już widzieliśmy przed chwilą, kiedy omawialiśmy teorię Mendla. Są ułożone liniowo jeden za drugim, tak jak to pokazują nam ciągi w dwuniciowej cząsteczce DNA, i zajmują zawsze to samo miejsce, a więc w chromosomie gen znajduje się zawsze w tym samym miejscu. Geny, które znajdują się na jednym chromosomie, dziedziczą się razem. A jeśli się znajdują na różnych chromosomach, dziedziczą się niezależnie. Tutaj mamy obrazy takich dwóch różnych chromosomów wybarwionych innymi barwnikami, ale jeśli popatrzymy teraz jeszcze raz tutaj na to zdjęcie, to rozumiemy, że geny, które znajdują się na jednym chromosomie, będą się dziedziczyły razem, a geny, które znajdują się, jeśli gen znajduje się na tym chromosomie i na tym chromosomie, to będą dziedziczyły się niezależnie. I nie wiadomo będzie, czy ten chromosom dostaniemy po ojcu, czy dostaniemy po matce. Stąd też jest niezależne dziedziczenie. Kolejnym ważnym uczonym w drodze do odkrywania regulacji ekspresji genów był Frederick Griffiths, który w 1928 roku zademonstrował tzw. Tak zasadę transformacji. Na czym ona polegała? Otóż on badał dwa bardzo podobne, blisko spokrewnione szczepy bakteryjne, tyle że jeden z tych szczepów był zjadliwy, i zaszczepiony myszką wywoływał zapalenie płuc i myszki zdychały. Natomiast bardzo do niego blisko z nim spokrewniony drugi szczep nie był zjadliwy, i jeśli tymi bakteriami zaszczepiał Gryfis myszki, nie było zapalenia płuc, myszki to przeżywały. W swoim eksperymencie hmm, Gryfis hmm, zagotował bakterie zjadliwe, czyli je zabił, i w tę mieszankę po zagotowaniu wszczepił myszkom, myszki nie zachorowały i przeżyły. Ale jeśli wziął i zmieszał żywe Bakterie szczepu łagodnego z tym z zabitymi bakteriami szczepu zjadliwego okazywało się, że myszki chorowały na zapalenie płuc i zdychały. Było pytanie w takim razie, że pomimo że zabiliśmy bakterie, to musiał być jakiś czynnik nadal w tych zabitych bakteriach, który transformowany do łagodnego szczepu wywoływał uzjadliwienie tego szczepu. I w 1944 roku Oswald Avery wraz ze swoimi współpracownikami udowodnił, że za tę transformację łagodnego szczepu bakterii w zjadliwy odpowiedzialny był DNA, i razem zasugerowali, że DNA jest nośnikiem informacji genetycznej. I cóż on, oni takiego zrobili? Otóż. Wzięli szczep zjadliwy bakterii i rozfrakcjonowali na główne różnego rodzaju cząsteczki, e, cząsteczki czyli tłuszcze osobno, wielocukry osobno, białka osobno i kwasy nukleinowe osobno. I teraz szczep łagodny mieszali z tłuszczami, podawali myszkom. Szczep był nadal łagodny, myszki przeżywały. Wielocukry mieszali ze szczepem łagodnym. Zaszczepiali myszkom, szczep nadal był łagodny, myszki przeżywały. Białka mieszali ze szczepem łagodnym, zaszczepiali myszkom, myszki przeżywały, szczep pozostawał łagodny. Ale kiedy wzięli kwasy nukleinowe, przede wszystkim DNA i wymieszali ze szczepem łagodnym, szczep stawał się zjadliwy i myszki chorowały na zapalenie płuc i umierały. Oznacza to, że kwasy nukleinowe i to DNA jest nośnikiem informacji genetycznej. Kolejne wielkie odkrycie to rok 1952, kiedy Maurice Wilkins i Rosalind Franklin uzyskują kryształy DNA i wykazują, że pewne elementy w strukturze DNA się powtarzają. Po prawej stronie tutaj widzimy rentgenogram uzyskany z kryształów DNA i tutaj ta krzyżowa struktura, takie uzyskanie takiego krzyża już sugeruje, że pewne elementy w DNA się powtarzają. W 1953 roku, rok później, Morris Wilkins, Francis Crick i James Watson odkrywają, odkrywają budowę cząsteczki DNA, a w 1962 roku Wilkins, Crick i Watson uzyskują Nagrodę Nobla. Można spytać się dlaczego nie ma tu Rosalind Franklin, która właściwie to ona uzyskała ten obraz dyfrakcji promieni X na kryształach DNA. Otóż Roslin napromieniowała się tak silnie promieniami rentgenowskimi w trakcie przeprowadzania swoich badań, że zmarła przedwcześnie na Białaczkę, a nagrodę Nobla, nagrodę Nobla przyznaje się tylko osobom żyjącym, stąd też nie ma jej wśród tej grupy uczonych. Proszę Państwa, w tym samym jeszcze roku 1953 ten sam James Watson i ten sam Francis Crick, genialni uczeni, ogłaszają hipotezę podstawowego dogmatu biologii molekularnej, o którym już mówiłem dzisiaj, a więc o tym, że DNA ulega transkrypcji na cząsteczkę RNA, a RNA następnie podlega translacji i powstaje białko. Nie mając jeszcze pojęcia w ogóle o tych procesach, które zachodzą w komórkach, postawi postawili oni taką hipotezę, która okazała się prawdziwa. W 1961 roku nadal Francis Crick i z innym badaczem, Sidneyem Brennerem, wykazują, że trzy nukleotydy DNA stanowią jeden kodon. A z kolei w 1961 roku Nierenberg i Mataj udowadniają, że kod genetyczny jest trójkowy i rozszyfrowują kod genetyczny, a więc poszczególnym kodonom przypisują e, poszczególne aminokwasy. I od tego momentu, proszę Państwa, rozpoczyna się gwałtowny rozwój biologii molekularnej, który dzisiaj doprowadził nas do tego, że potrafimy już w wielu wypadkach modulować ekspresję genów i przekuwać to w praktyczne zastosowania, czy to w rolnictwie, czy też w przypadku medycyny, aby ratować życie ludzkie. Dziękuję bardzo za uwagę.